czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w ten pochmurny, deszczowy, przynajmniej na Mazowszu, ale jak widzę na mapy pogodowe, nie tylko na Mazowszu dzień, ale ostatni tydzień był pogodny, tutaj trochę deszczu się przyda. A my w polityce? Nie, my w polityce nie mamy ochłodzenia. W polityce z każdym dniem będzie coraz bardziej gorąco, bo kampania wyborcza w pełni do wyboru 25 dni zostało, więc wszyscy się uwijają jak mogą. Rząd przyjmuje dzisiaj uchwałę, która się sprzeciwia przyjęciu czy relokacji, przymusowej relokacji migrantów z krajów zachodnich, z Lampedusy także do Polski, a z kolei największa partia opozycyjna podjęła decyzję, że będzie przychodzić, że ona akurat zakaz znosi, że chce się pojawiać w TVP Info, to miał zakomunikować Donald Tusk na specjalnej konferencji prasowej. No i tutaj zrobiła się pewna niespodzianka, jak mówią niektóre media, bo ni stąd, ni zowąd pracujący na placu redaktor Michał Rachoń na konferencji się pojawił. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet. Bo także w Radio Wnet pan redaktor się pojawił. Po co pan przyszedł, redaktor, właściwie na konferencję prasową Donalda Tuska? No, skoro premier Donald Tusk przybywa o godzinie 8.30, 10 minut po zakończeniu programu, jedziemy na Plac Powstańców 7 i ogłasza to na swoich mediach społecznościowych, no to jak mogłoby tam nie być mojej redakcji? Myśmy chcieli po prostu zadać całą serię bardzo ważnych pytań. Tych pytań do Donalda Tuska przez ostatnie lata się zebrało bardzo dużo, w tym przede wszystkim pytania dotyczące sprawy, przynajmniej w mojej ocenie, fundamentalnej. Przekopaliśmy się, jak słuchacze Radia Wnet wiedzą, przez ponad 10 tysięcy dokumentów już w tej chwili, które powstawały w różnych instytucjach państwa polskiego, w tym również w instytucjach, które nadzorował Donald Tusk, i z tych dokumentów wynika cała seria pytań. Pierwsze fundamentalne to pytanie dotyczące polityki resetu i powodów, dla których była prowadzona. Z najnowszych pytań my dziś o 21.10 będziemy prezentować na antenach polskiej telewizji między innymi odcinek serialu Reset zatytułowany Linia Wisły, w związku z czym spytałem również o kwestię tego, czy Donald Tusk akceptował plany obrony Polski od rubieży strategicznej na linii Wisły i Wieprza, a także w jej dolnym biegu w okolicach miast Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza. Wynikające z tego pytania, co z wszystkim tym, co działo się na wschodzie, jakie były powody podjęcia takiej decyzji. No również zadawałem pytania dotyczące notatek, które powstały w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rozmów pomiędzy Angelą Merkel a Donaldem Tuskiem w sprawie wieku emerytalnego. Chciałem wiedzieć, czy podjęcie w Polsce decyzji dotyczącej wieku emerytalnego ma jakiś związek z tymi rozmowami. Wreszcie również pytałem o kwestię dotyczącą notatki, którą ujawniliśmy 2 tygodnie temu, o ile pamiętam, w naszym serialu, czyli notatki ze spotkania pomiędzy Angelą Merkel a Bronisławem Komorowskim 9 maja 2010 roku w Moskwie, bo wówczas według polskiego MSZ-u Angela Merkel miała poinformować Bronisława Komorowskiego, że nagroda Karola Wielkiego, jaką przyjął i otrzymał Donald Tusk parę dni później, była nagrodą związaną z wysoką oceną polityki Donalda Tuska względem Rosji, czyli polityki resetu, w tym również polityki po 10 kwietnia 2010 roku. Myśmy do tej pory byli przekonani, że to nagroda, którą, jak twierdziła kapituła, Donald Tusk otrzymał za politykę europejską, no ale okazuje się, że według polskiego MSZ Angela Merkel uważała, że są inne powody. To jest bardzo ciekawe, bo są to pytania, na które Donald Tusk nigdy nie odpowiedział. Co więcej, to są w zasadzie pytania, których Donald Tusk do tej pory nigdy nie otrzymał. I to w skrócie jest powód, dla którego z prawdziwą przyjemnością i naprawdę przekonany, że za chwilę usłyszymy odpowiedzi na te pytania, przyszedłem na konferencję prasową, skoro Donald Tusk przyszedł do nas do pracy, do polskiej telewizji. Dokładnie, pod polską telewizję, tuż przed wejściem do gmachu na Placu Powstańców Warszawy. Panie redaktorze, a ja słyszałem część tych pytań, bo są różne ujęcia z różnych kamer, z różnych nośników całej konferencji, ale na żadnej z tych taśm nie słyszałem odpowiedzi Donalda Tuska.
No być może Donald Tusk nie dosłyszał tych pytań. Zadałem je, z tego co liczyłem, około 40 razy z odległości mniej więcej 1,5 metra. Obok mnie był co prawda pan poseł Borys, obok mnie była pani Gil Piątek, obok mnie był pan Michał Kołodziejczak. No i oni by mówili do mnie w tym czasie, no ale Donald Tusk najwyraźniej po prostu nie usłyszał tych pytań i pewnie po prostu nie wie, o co chcielibyśmy spytać. No, 40 razy było za mało. No być może za 41, 42, 43 albo 44 razem usłyszy i z całą pewnością odpowie na te pytania, bo przecież one są proste, oczywiste, klarowne i opierają się na dokumentach, które tworzył i podpisywał albo on sam, albo jego urzędnicy, bo jest na przykład pytanie dotyczące jego osobistego listu do Władimira Putina, wysłanego w czerwcu roku 2008, kiedy mówił o tym, że gazociągi i ropociągi w Europie są wymiarem współpracy pomiędzy Europą a Rosją w kontekście powstającego wówczas gazociągu Nord Stream. To jest bardzo interesujące zdanie. Jestem ciekaw, z jakiego powodu Donald Tusk umieścił to pytanie w swoim osobistym, nieznanym do momentu opublikowania w serialu Reset liście do Władimira Putina. Na pytania Donald Tusk nie odpowiadał, ale chciał wzywać policję. Jak to się właściwie skończyło? No to skończyło się tak, że Donald Tusk wsiadł do swojego samochodu i odjechał. No, tak to się skończyło. Jak na ogół, odkąd pamiętam, kończyły się pytania, które dziennikarze próbowali zadawać Donaldowi Tuskowi, zarówno w czasach, kiedy był premierem, jak i w czasach, kiedy pełnił już inne funkcje, bo on na pytania dotyczące jego własnej polityki nie chciał nigdy odpowiadać i za każdym razem, niezależnie od tego, jaka była w Polsce sytuacja, czy w Polsce rządził, czy w Polsce był w opozycji. Media, których nie kontroluje, traktował zawsze w ten sam sposób, bo ja te inwektywy słyszałem pod swoim adresem, adresem moich kolegów już wiele lat temu, w czasach, kiedy pracowaliśmy jeszcze w innych mediach, w innych gazetach, w innych telewizjach. Słyszeliśmy dokładnie to samo, więc to nie jest nic nowego. No i w tym sensie nadal nie ma na przykład odpowiedzi na pytanie, dlaczego, choć notatki z rozmów telefonicznych sporządzane są w KPRM szczegółowo i w zasadzie prawie wszystkie rozmowy telefoniczne oficjalnie znane są zrelacjonowane, ale na przykład dwie lub trzy, bo nie wiadomo ile tych rozmów ostatecznie było pomiędzy Donaldem Tuskiem, Władimirem Putinem a Dmitrijem Miedwiediewem o poranku 10 kwietnia 2010 roku, no, nie zachowały się w archiwach KPRM i w rejestrze notatek z rozmów. Przy tych rozmowach widnieje znak minus, nie ma żadnej sygnatury, żadnego śladu po tych dokumentach. To myślę jest też bardzo ciekawe pytanie, na które Donald Tusk z całą pewnością odpowie, kiedy tylko dosłyszy pytanie, no bo do tej pory nie usłyszał, ale jestem pewien, że z pewnością dziennikarze na przykład stacji TVN przy najbliższej okazji te pytania zadadzą. To już na koniec ostatnie pytanie, bo wracają do TVP Info także politycy Platformy. Były takie głosy, niech pan zaprosi Donalda Tuska do studia, tam jest dobre miejsce, żeby na takie pytania odpowiadać. Jest szansa, żeby Donald Tusk pojawił się w programie Jedziemy na przykład? To jest pytanie dotyczące Donalda Tuska. Donald Tusk z całą pewnością, kiedy tylko przeprosi ludzi, których obrażał, obrzucał wielokrotnie inwektywami, kiedy tylko wyrazi skruchę za swoje skandaliczne zachowanie, no to z całą pewnością będzie można porozmawiać również w studio telewizyjnym. Ale z całą pewnością jestem przekonany, że konferencje prasowe, które organizuje Donald Tusk, są świetną formułą, przy której można na pytania fundamentalne odpowiadać. Ja uważam, że metoda, którą przyjął ten polityk przed laty, czyli piętnowania dziennikarzy, z którym się nie zgadza, piętnowania i otwartych gruźb kierowanych przeciwko mediom, których nie kontroluje, jest drogą donikąd i tą drogą nie należy iść. Jestem pewien, że Donald Tusk w końcu wyciągnie wnioski ze swojego niezgodnego z fundamentami demokracji zachowania i wróci na łono polityków, którzy szanują wolność słowa i różnice poglądów, no bo jestem w głębi ducha przekonany, że kiedyś naprawdę tak myślał, a to nie jest tylko tak, że udawał, że tak myśli na wcześniejszych etapach swojej kariery politycznej. A że mówił Michał Rachoń, dziennikarz TVP Info, gospodarz i autor programu Jedziemy, redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia, godzina 12.20. Tak, przepraszam, bo nie powiedziałem. Również Gazety Polskiej, o czym warto mówić, bo Gazeta Polska tak również przed laty była traktowana przez Donalda Tuska. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. A w Gazecie Polskiej wywiad z Jarosławem Kaczyńskim już w najbliższą środę, czyli jutro, godzina 20.21 na zegarach. To... A 12, a co ja powiedziałem? 20 powiedziałem. O mój Boże, by taki program minęła 20. Kiedyś go prowadził Michał Rachoń, chyba dalej czasami prowadzi. Ale to nie jest 20, to jest 12.21. Czas na odrobinę muzyki. Johnny Cash będzie przebijał się przez taką deszczową pogodę, a zaraz potem porozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich.